Witam Państwa. Dzisiaj jest pogadanka. Dzisiaj będzie tutaj moi goście, będą mi zadawać pytania. Praktycznie jeden gość, ale są też osoby towarzyszące. No i chcemy tutaj omówić wiele spraw takich historycznych. Jakie było moje tam właśnie podejście, jak tego. My dzisiaj będziemy poruszać same kontrowersje i to takie dość ciężkie kontrowersje. Tutaj jestem, jak widzicie tutaj w tle, jesteśmy w miejscowości, obok miejscowości Osjaków. To jest taki właśnie dom z Bali, cały motel. No, bardzo piękne miejsce, ale stwierdziliśmy, że tu się spotkamy, ponieważ chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz, że ja już od jakiegoś czasu robię takie wyjazdy, tylko nie filmowałem wcześniej, no, zawsze mnie ktoś odwiedza i tak dalej. Natomiast teraz już jakby wyjechałem, czyli jak to się mówi, czerwony październik wypływa na szerokie wody. No a więc po prostu te kwestie będziemy tutaj omawiać. Natomiast w opisie do filmu wszystkie te tematy, które są omawiane, będą spisane. Także Państwo, jak kogoś będzie interesować jakiś temat, no to sobie odsłucha. A jeżeli kogoś nie będzie interesować, to sobie nie odsłucha. No i wszystko. A więc to jest cała tutaj tajemnica wszystkiego. My tutaj mamy taką dość ruchliwą trasę, ale ona nam za bardzo nie będzie przeszkadzać. Także no co, zaczynamy w takim układzie. Panie Mariuszu, moje takie pierwsze pytanie. Jak pan doszedł do tego, że odkryliście, że nie Jerozolima, która jest dzisiaj opisana jako Jerozolima życia, śmierci Jezusa Chrystusa, nie leży w tym miejscu, tylko że ona jest nad Cisiną Bospor, że to jest właśnie miejsce Jorosza. Jak do tego doszło, że zaczął się Pan tym interesować? Bo to jest, wie Pan, dla milionów katolików to jest niesamowita sprawa. Jeżeli to jest rzeczywiście nie tam, no to przewraca to... Wywrotka. Kompletna to jest wywrotka. Wywrotka. Jak do tego doszło, że w tą stronę Pan spojrzał? To był cały proces. To się ciągnęło, wiecie, od którego roku? To się ciągnęło już od wielu, wielu lat. Ponieważ, no, wiecie Państwo, ja jestem były świadek Jehowy, a więc już miałem bardzo dużą wiedzę starotestamentową, nowotestamentową. Już miałem po prostu, to trwało 20 lat i ja tutaj w te klocki byłem bardzo dobry. Ja przez 10 lat byłem nawet starszym zboru wśród świadków Jehowy. A więc spełniałem jakieś funkcje. Czasami miałem występy na różnych zgromadzeniach i tak dalej, jakieś przemówienia. A więc ja byłem z tą tematyką biblijną bardzo zorientowany z racji tego, że świadkowie Jehowy sami w sobie posiadają dość intensywny kurs, jakby kurs biblijny. Oni ciągle czytają Biblię, ciągle zachęcają i tak dalej. Natomiast to wszystko było jakby taką podstawą. Natomiast później się, kiedy po odejściu właśnie świadków Jehowy, odeszłem na własną prośbę z powodów właśnie doktrynalnych. I w sumie, ponieważ już wtedy się trzepało tych świadków Jehowy, już wtedy jak odeszłeś, to widziałeś lipę, nie? Znaczy, dlaczego odeszłeś od świadków? Bo widziałeś lipę. Ale ponieważ lipę żeś widział, no to dalej trzeba było trzepać lipę, żeby ją rozszyfrować i żeby dojść do jakiejś prawdy. I na tym cały wist polegał, że trzeba do tego dojść. I to był cały proces praktycznie od 2009 roku. Wtedy 2009 tego, a więc to się zaczęło. A więc tak, jeżeli się już trzepało różne rzeczy, no to się trzeba było wyczepać na przykład miłość do nieprzyjaciół. Później język, co to jest ten język paleohebrajski, to się okazało, że to jest język polski, staropolski. No i to w ogóle się zrobiła wywrotka na temat tego, czym jest Biblia, czym ona była na początku i dopiero co się stało, że ona w tej chwili jest, powiedzmy, jakimiś tam tekstami masoreckimi, septuagintą i tak dalej. To już była wszystko, to są dwie wersje przeróbek polskich wed. No i do tego się powoli dochodziło. No i później w którymś momencie po prostu wpadła torpeda właśnie tego Jorosza, tego Bosforu i tak dalej. To był rosyjski film przetłumaczony na język polski. I on
praktycznie on zebrał całą wiedzę, którą się wcześniej zbierałem i praktycznie ja go obejrzałem i było po temacie. Nie było nawet dyskusji. Ale myśmy z grupą znajomych, cała ta ekipa, myśmy się rzucili na samą treść Starego Testamentu i czerpaliśmy teksty masoreckie i Septuagintę. Wywracaliśmy je i myśmy już po tym filmie znaleźli po prostu ogrom dowodów świadczących o tym, że Chrystus nie chodził w Palestynie, w dzisiejszym Izraelu, bo to jest lipa, tylko chodził nad Bosforem. Mało tego, na moim blogu to tam jest właśnie ten temat tej zapomnianej Jerozolimy, to tak się nazywa, zapomniana Jerozolima. Żeby to jest, w sumie Jerozolima to nie jest Jerozolima, to jest Jorosz. Jerozolima to jest Jeruszalim, co oznacza miasto wschodzącego i zachodzącego słońca, a więc nie ma to nic wspólnego z jakimś pojęciem prawdy, nie ma nic wspólnego z pojęciem boskiego miasta. Jorosz, to już bardziej brzmi po polsku, Jorosz. Dzisiaj znajduje się on na azjatyckim wybrzeżu Turcji, na północ od Istambułu. Zresztą, słuchajcie, słowo Istambuł to też jest rewelacyjne słowo. Jezus tam był. Jezus tam był. Istambuł. A więc w ogóle nawet sprawa historyczna jest bardzo ciekawa, związana właśnie z tym miejscem tego Istambułu. Ponieważ jak prześledzimy historię jakimś dziwnym trafem, to cesarstwo bizantyjskie się rozpadło w XV wieku. Nie? No się wtedy rozpadło, to cesarstwo bizantyjskie. No się rozpadło właśnie dziwnie. Pierwszy taki wielki sobór, taki kluczowy dla samego kościoła, już odstępczego, to był przecież w Nicei. Gdzie była Nicea? No właśnie w Turcji, bo to jest ta starożytna Nicea. Teraz to się nazywa słowo Iznik. Iznik. Teraz taka jest nazwa właśnie tego. I znajduje się nad jeziorem. Tam są oczywiście różne monasterie i tak dalej, inne tam budynki. A więc to wszystko spowodowało, że ja się tym zająłem. I praktycznie na tym blogu jest ten temat, zapomniana Jerozolima. I on nie schodzi z 10 topowych artykułów. Bo to jest film i 200 komentarzy, prawie że. I w sumie te komentarze są takim elementem dowodowym. I myśmy nawet tego nie skończyli. Dlaczegośmy nie skończyli? No bo tam była kwestia mórz, nie? Były z tymi morzami te numery. Że w Nowym Testamencie Jezioro Galilejskie było określone morzem, nie? Używano specjalnie słowa morze w Nowym Testamencie, a więc już praktycznie... A przecież w Grece jest oddzielne słowo morze, jest oddzielne słowo jezioro. I nagle tutaj wszyscy... No, ten, który tam to kombinował, no to wiadomo, on tam... No pewne rzeczy przekręcił, po prostu zapomniał zatrzeć ślady. Po prostu to przepisywali 10 razy i tak dalej. No dobra. Dobrze, to w takim razie, jakby pan ocenił czasoprzestrzenie, w którym czasie następuje przesunięcie się razże pojęcia Jerozolimy w stronę Bliskiego Wschodu, czyli Palestyna, Morze Czerwone, Egipcjanie i tak dalej, te wszystkie historie Mojżesza, a później już czasy pojezusowe, kiedy to wszystko przesuwa się w stronę Rzymu. No, dwie różne odległości, dwa różne bieguny. Kiedy biskup Rzymu dochodzi do dzisiejszej władzy i utrzymuje Europę praktycznie niepodzielnie. Od momentu, kiedy załóżmy, jest problem z rewolucją francuską, mają tam pewien czas rzezi i tak dalej, a teraz się odtwarza w tym wszystkim. Jak to czasoprzestrzenie by to można było złapać? Kiedy to się wszystko tam, jeśli chodzi o Jorosz, zamyka, że ludzie przestają o tym wiedzieć, natomiast wyłania się ta nowa historia, ta nowa opowieść. Dobra. I supremacja państwa kościelnego i całej tej historii, jeżeli tak tutaj dwóch słowa, bo to jest temat ogromnie szeroki. Zaraz do tego dojdziemy, to jest sprawa bardzo prosta, dotyczy to... Jeżeli chodzi o czasokres, skąd w ogóle się wzięła ten Izrael w Palestynie? To zacznijmy od tego. Skąd się on w ogóle wyparował? Przecież był zawsze Jorosz. Mamy nawet
takie kwestie związane z malarstwem średniowiecznym, które wskazuje na Bosfor. To jest cieśnina, więc tutaj nie ma nawet dyskusji na ten temat. Ale i teraz tak, no i co się stało? I teraz popatrzmy. Od kiedy, myśmy na przykład ze znajomym, tak żeśmy badali ten temat, od kiedy się na przykład pojawia malarstwo Palestyny, tam w Izraelu. Malarstwo Palestyny. Kiedy się pojawia? W XIX wieku, 1830 rok. Napoleon. No, ma to trochę wcześniej był, nie? Ale 1830, zaczyna się już, powiedzmy, malarstwo, Jerozolima jest i tak dalej. Ale tak naprawdę Arabowie nie wiedzą, znaczy Jerozolima i tak dalej. To nigdy nie było znane, ponieważ to był Al-Quds. Al-Quds. A więc tak był Al-Quds, a więc to nie, i mało tego jeszcze, to Jerozolima, to później zrobiono to Jerozolima, później propagandowo to przewalono, żeby to była Jerozolima. No a to był Al-Quds. Ja to rozumiem. Mówimy o XIX. Teraz czasowy. To jest. Tak. Czyli mamy już jeden czasokres, że od XIX wieku to się zaczyna się już efekt propagandowy. Już się robi tutaj wodę z mózgu, nie? A wcześniej wszyscy wiedzieli, że to był Jorosz. Tylko wiadomo, jest wymiana pokoleń. Jedni do piachu, tam następnie się rodzą, to tam tego, to wystarczy, ktoś tam media ma, no i no, można to po prostu tym kręcić do woli i się w ten sposób legalizować. Drugi okres czasu, czyli mamy Egipt starożytny i tak dalej, czyli to całą historię Izraelitów, nie? Oni tam nigdy nie byli, ponieważ oni tam nigdy nie byli, znaczy to jest tak, oni tam nigdy nie byli, to jest po prostu historia sobie napisana tylko po to, żeby można było w jakiś sposób zalegalizować narodowość, znaczy grupę ludzi zwanych Izraelitami. O, trzeba było tylko to zalegalizować, trzeba było zrobić sztuczną historię, że oni tutaj tego spisać w Biblii i tak dalej, spisać właśnie, to tam przerobić, powiedzmy, i tak dalej, nie? Oni przerobili Biblię właśnie z czego? Z polskich wet, czyli są księgi wiedzy. A więc to jest taka mieszanina prawdy i kłamstwa, to co w tej chwili już, o, mamy to na przykład, nie? O, tutaj mamy co? Biblię warszawską, tak? Biblia warszawska, tutaj będziemy jeszcze później korzystamy z niej. I to wszystko właśnie służy temu, aby, to wszystko służyło temu, aby po prostu zrobić jakąś legalkę dla, powiedzmy, Żydów. O. Dla Żydów, żeby było jakaś, żeby było ich w jakiś sposób zalegalizować, ponieważ no, tak naprawdę to, to jest linia rodowa Nemroda. Tutaj na ten temat już robiłem filmy i tak dalej, nie? Ale mamy ten czasokres, trzyma 19 i teraz tak, ten czasokres on wypada, bo oni tam nigdy nie byli. To jest raz. Bo to jest tylko dopisane, odpowiednio przerobione i bardzo kontrowersyjne, co powoduje, że wiele osób ma z tym problemy. Szereg ateistów ma argumenty. Ateiści też mają argumenty. Tutaj właśnie na podstawie tego słynnego wyjścia z Egiptu. Fikcyjnego, ale tego. Natomiast jest następna kwestia. Historia całego Egiptu.